Historia dotyczy ostatnich lat, 4 bodajże, czy 5 nawet. A dotyczy pewnej znajomości i opowiadam ją ze względu na fakt, że nie zawsze nasze oczekiwania są zgodne z tym, co byśmy chcieli. Historia rozpoczęła się w ten sposób mniej więcej, że pewien człowiek za pośrednictwem mojego brata zapytał mnie, czy mógłby u mnie urządzić pracownię w moim domu, właściwie w zapleczu mojego domu, urządzić pewną pracownię, w której chciał wykonać specyficzny projekt. Nie będę o nim dzisiaj mówił. Ale od tego momentu zaczęła się nasza znajomość. Widziałem go wtedy po raz pierwszy, zgodziłem się. Ustaliliśmy formę wypożyczenia tego pomieszczenia. No i od tej pory ta nasza znajomość zaczęła być coraz bliższa. Aż do momentu, w którym ja potrzebowałem w swojej profesji pomocnika na jakąś tam krótką pracę, która musiała być bardzo szybko wykonana. Poprosiłem go, działo się to w Krakowie. I pracując w dzień, nie było czasu nawet na to, aby zajmować się sprawami wiary, ale wieczorem mieszkaliśmy razem i można było uskuteczniać wszelkie rozmowy, a ja już celowo wchodziłem na te rozmowy dotyczące spraw duchowych. I byłem bardzo zawiedziony tym faktem, że chociaż bardzo zainteresowany był tym, co mówiłem, to jednak nie widać było żadnych postępów. I myślę, że wielu z nas głoszących prawdę o zbawieniu ma ten problem. Kiedy widzi człowieka zainteresowanego, przyjmującego bez większych zastrzeżeń, chociaż z wieloma pytaniami, teorię zbawienia, a później gdzieś to się rozmywa i nie ma postępów. I pomyślałem sobie, że właściwie to już chyba nie ma sensu, bo to, co miałem powiedzieć, to już powiedziałem i trudno tu oczekiwać, że kolejne jakieś dywagacje na temat zbawienia wniosą jakieś zmiany w jego zachowaniu, czy w jego myśleniu. Ale za każdym razem, kiedy spotykaliśmy się, rozmawialiśmy o tym i znowu los jakoś tak rzucił nas do Oslo w Norwegii. Tam pracowaliśmy razem również na zlecenie pewnej firmy, która potrzebowała profesjonalistów w pewnych dziedzinach. No i tam również mieszkaliśmy w jednym mieszkaniu, rozmawialiśmy na tematy duchowe, biblijne. I widziałem, że to jego zainteresowanie tak zatrzymało się na pewnym poziomie i wydawało mi się, że właściwie pyta mnie jedynie o jakieś ciekawostki, które zaspokajały jego potrzebę, jakieś tam wiadomości. I jakież było moje zdziwienie, kiedy zjechał z Oslo 3 tygodnie wcześniej, niż ja miałem zjeżdżać do Polski. I po tygodniu otrzymuję telefon od mojej żony, która mówi, wiesz co, Tadeusz zgłosił się do chrztu. Byłem zaskoczony niesamowicie, bo w ciągu 3 czy 4 lat nie było najmniejszego jakiegoś takiego odzewu, że faktycznie jestem bardzo zainteresowany. I wtedy, kiedy zgłosił się do chrztu, były mu udzielane lekcje i kiedy ja wróciłem, Tadeusz ochrzcił się. Tak więc to doświadczenie pokazuje, że nigdy nie można tracić nadziei. Że ta nadzieja musi zawsze ostatnia umrzeć. Że musimy mieć cierpliwość do ludzi, że musimy być otwarci i gotowi zawsze do świadczenia o tym, co jest naszą radością i naszą przyszłością.